Nadszedł ten dzień. Wyjeżdżamy właśnie do Włoch. Londyn wita nas korkami. Dobrze, czyli tak 2 godziny. Zawsze do 20:40. Nie, no półtorej. Za 2 godziny powinniśmy dopłynąć do Francji. Właśnie otworzyli sklep, idziemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. Tak wygląda nasze zabezpieczenie nocne, antyłamaniowe. Ale zobaczcie na tych rondach, jaki tu jest dziwny asfalt. Nie wiem, czy będę tak, będzie to widać, taki błyszczący, jakby szkło było rozsypane. Mam 20 za... zł za szczoteczkę. Zapłaciłam... No, trzeba przyznać, że Szwajcaria jest przepiękna. W połowie tunelu nagle silnik się automatycznie wyłączył, zaświeciła się czerwona kontrolka, że temperatura jest maksymalna. Godzina 20, ale 20:26. Italia! Proszę bardzo. Nad samą gardą, tutaj będziemy, że tak powiem, nie wiem, spędzimy dzień, może dwa, i wtedy będziemy jechali dalej. Nadszedł ten dzień, wyjeżdżamy właśnie do Włoch. Tak, właśnie już jesteśmy spakowani, tylko zamykamy domek i jedziemy. Jedziemy. Jedziemy, długa droga przed nami, jest godzina 12, o 20:40 mamy prom z Dover, także tutaj mamy jakieś 3-4 godzinki do Dover. No spokojnie dojedziemy, a dalej na promie będziemy już około 20:40, więc 1800 km przed nami, także jedziemy. Cała noc jazdy. Trzymajcie się. Jak tam? Gotowa? Gotowa. Kaja gotowa? Cześć! Gotowa jest. No to dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Jeszcze chciałem tylko pokazać wam nasz przebieg. Czyli tak, jest 17861 mil. Godzina 12:37, wyruszamy. Skasowaliśmy spalanie w aucie, skasowaliśmy sobie dystans, także będziemy na bieżąco wiedzieli, ile przejechaliśmy, no i jakie mamy spalanie. Londyn wita nas korkami, tak jak widać, bardzo wolno to wszystko idzie, ale dobrze jest, nam się jakoś nie śpieszy. Według nawigacji będziemy w Dover 17:20, 17:20, a prom mamy na 20:40, więc mamy jeszcze ile? No, 2 godziny, ponad 2 godziny, niecałe, godzinę 49 tylko. Ale nam się, tak jak mówię, nam się nikt nie śpieszy, będziemy sobie jeszcze tankować przed samym portem. No co, oczywiście Kaja zapomniała poduszki. Zapomniała poduszki, nie spakowała, ale staniemy sobie koło Tesco, tam jest stacja i sobie od razu zatankujemy. No i Kaja, Ania pójdzie z Kają po poduszkę, to od razu kupimy. Także na razie tyle, widzimy się dalej. A ja jeszcze wam pokażę, jaki koreczek jest. Dobrze się jedzie, wszystko jest ok. Pogoda na razie dopisuje. Słoneczko świeci, 25 stopni na zewnątrz. Jest tak, zostało nam 15 minut do celu, do portu, w Dover. Zatankujemy sobie jeszcze diesla i jedziemy dalej. Ogólnie jechało się bardzo źle, bo dużo jest, było korków. Znaczy tutaj już na ostatnim odcinku. Po prostu zepsuła się ciężarówka na jednym pasie i blokowała dojazd. Ale jakoś przejechaliśmy. I co? Będziemy za jakieś 15 minut na miejscu. No i co? I tankujemy.
A to zapominalska o poduszce. Jeszcze musimy wstąpić do Tesco, żeby poduszkę kupić. Żeby jakaś poduszka tylko była. No właśnie. Dobra, więc... Zatankowaliśmy tyle. 41 litrów, 60 funtów. Jedziemy dalej. Zobaczymy, ile tankujemy. Zużyliśmy niecałe pół baku zostało zużyte, także myślę, że tak 30-40 litrów zatankujemy i jedziemy na port. Wasted money on cures, forgot how to fix myself. They say that time is free, then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head. Like poor... Jesteśmy w porcie w Dover. Czekamy właśnie tutaj do odprawy, do paszportu. No i co? Zobaczymy, jak to szybko pójdzie. Czy będziemy tutaj długo stali, czy nie. Pokażę wam, bo ogólnie coś jest wolno, to w tej chwili idzie. Stoimy w jednej kolejce. Wszystkie kolejki dookoła, że tak powiem, poszły. A nasza? Nie. Nasza stoi w miejscu. No ale nic. Czekamy cierpliwie i tak jesteśmy przed czasem. Jest godzina 18:20. Nasz prom odpływa o godzinie 20:40, więc jesteśmy 2 godziny 20 minut wcześniej. Nic, poczekamy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Przed nami. Także jedziemy na linię 2-1. Ile? Na jaką linię? 2-1-7. Czyli tak, 2-1-7. To tutaj mamy tutaj naprawy. Na pierwszym pasie jest 31 do 200, tutaj jest 203 do 265. 4,8 metra. Dobra. Mamy 3,3 metra. Nie, to 300 mam. Szukamy naszej linii. No, czekajcie, bo będzie placek. Jesteśmy, czekamy na prom. Jest 18:28. Prom wypływa 19:05. Prawdopodobnie zaraz będziemy wjeżdżać. No to wjeżdżamy, moi drodzy. Jest 18:36. Wjeżdżamy już na prom. O, pas. Pas. Na tym stole trzeba tam kupić jakieś, nie wiem,
półki, tu coś, patrz jak fajnie, tam wodę widać. Ale fale dzisiaj. Dużo fale. Dobrze, czyli tak dwie godziny. Zawsze do 20:40, nie no, półtorej. Za dwie godziny powinniśmy dopłynąć do Francji. I dalej jazda. Trochę odpoczniemy na promie. W sumie jechaliśmy 5 godzin, ponad 5 godzin. Przy drzwiach jesteśmy. Stop. Dobra, stoimy na promie. I co? Idziemy na pokład, na górę. Myślę, że tak dwie godzinki będziemy z powrotem. Idziemy sobie po promie, zobaczymy co tutaj się dzieje. Co tu ciekawego jest? O, idziemy tutaj, zobaczymy. Otwarte czy zamknięte? Dopiero chyba jak ruszy będzie otwarte. To przyjdziemy tutaj zobaczyć jakieś kierunki. Możemy sobie siąść w trakcie. Ale słońce daje. Właśnie otworzyli sklep. Właśnie otworzyli sklep, idziemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. O, tutaj nasz kubobosy. O, Calvin Klein. Co jest? 26,37. O, bardzo ładne. Nie? A te? Takie same? Nie, to są. Zobacz te, czy są fajne. No 29 kupiłem. Też ładne. Versace. Ale te są ładne. Siedemskie? Versace, 37. To jest Versace? Jaka cena? 19,95. Te ładne. Dobra, wyjdziemy sobie na zewnątrz, zobaczymy co tam jest. Odbywamy, bo właśnie minęliśmy, właśnie ruszamy. Zrobiliśmy małe zakupy. Raczej on zrobił. Tego nie było. Wcześniej nie można było zabierać psów na promy, ale teraz już to jest możliwe. Więc fajnie, kochanie, że można na tym promie zabrać sobie pieska. Fajny jest pokład specjalny dla psów. Można tam kawę sobie wypić. Teraz to pokażę. Dobra, więc tak, Kaja jest zgłodniała, kupiła sobie fish and chips. I co? Gdzie sobie zjeść? Tak. Tak. Please scan your item. Scan. Tak. Tu. No jeszcze tu. Tak. Stole jeszcze zeskanujcie. I co? Płacimy, tak? Trochę posiedzimy, poczekamy. Dwie godzinki musimy jakoś sobie przeczekać. No i będziemy jechali dalej. No i jeszcze sobie tak, wzięliśmy po rybce z rybkami.
Sporo kosztuje jak na promy, bo jedna rybka kosztuje 13,99. Tak, jest godzina 20:45 czasu angielskiego, czyli w Francji jest godzina 21:45. Jesteśmy już w aucie, czekamy na wyjazd z promu. No i co? I lecimy. Jest godzina 2:40. Jesteśmy w Luksemburgu. No i co? Tankujemy. Myślę, że jeszcze dojedziemy tak z pół godziny do godziny maksymalnie i stajemy na jakieś spanie. 50 będzie. O, 48. Odbiło. 48 litrów, 74 euro. No i tyle. Zamykamy i lecimy dalej. Jesteśmy w Niemczech, zatrzymaliśmy się już na parkingu, idziemy spać. Która jest godzina? Jest godzina 3:40. Jak wygląda nasze zabezpieczenie nocne, antywłamaniowe. Pas jest założony. Przezorny zawsze ubezpieczony. Witajcie w kolejnym dniu. Jest godzina 8:25, niedziela. Drugi dzień naszej podróży. Wstaliśmy. Stoimy właśnie gdzieś tutaj na parkingu w Niemczech, zaraz za Luksemburgiem. No i co? Gotujemy wodę na kawę, jemy jakieś śniadanie i idziemy dalej. Cześć wam, dzień dobry. Robimy kawkę. Kajcie jeszcze śpi. Kajcie, bardzo chce wstać. Wstawaj. Ciężko się wstało. Trzeba trochę to posprzątać. Trzeba tego posprzątać, tak wygląda parking. Ciężarówki. Stanęliśmy sobie na miejscu do osobówki, ale nikogo nie ma, więc jest dużo miejsca. Teraz jeszcze pokażę. O. Widać sporo miejsca, także nikomu nie przeszkadzamy. Jest tak to wygląda. Ogarniamy się i ruszamy dalej. Drogi ciąg dalszy. Wyjechaliśmy z tego Luksemburgu, tam gdzie spaliśmy, jechaliśmy trochę przez Niemcy, no i teraz dalej wjechaliśmy sobie do Francji. Przez Francję lecimy tutaj w stronę Bazylei. Do Bazylei mamy 197 km, no a z Bazylei to już jest Szwajcaria, będziemy lecieli w dół przez Alpy w stronę Mediolanu. Także chodźcie z nami, możecie trochę podziwiać fajne widoki. Teraz jest naprawdę super, bo jedziemy takimi drogami lokalnymi, przez wioski, przez lasy, przez góry. No to już jest taki zaczątek Szwajcarii. No, bardzo fajne tereny, bardzo fajne widoki. Tak wygląda granica francusko-szwajcarska.
Wyjechaliśmy sobie tutaj w Szwajcarii, z takiego miasteczka przy autostradzie, tankować, ale zobaczcie na tych rondach, jaki tu jest dziwny asfalt. Nie wiem, czy będzie to widać, taki błyszczący, jakby szkło było rozsypane. I tak na każdym rondzie jest to taki asfalt. Dajcie znać, dlaczego to tak jest. Jesteśmy właśnie w Szwajcarii na stacji, zjechaliśmy z autostrady, ale powiem szczerze, że chyba cena jest taka sama jak na autostradzie, bo tutaj diesla kosztuje 1,94 euro. I po pierwsze, a po drugie, no są takie malutkie te stacje, że nie wiem, czy to jest sens, bo tutaj w Szwajcarii zjeżdżać w ogóle z autostrady. Dystrybutory samoobsługowe, ale daje się tylko kartę i PIN, wybiera się pompę i tankujemy. Ile tankujesz? To pełno. 40 pewnie, około 45-48 litrów będzie. Kaja wstała już, tak? Pokaż, tak, Kaję. Chodź. Jak tam? Dzień dobry. Jak się czujesz? Wyspałaś się? Wyspałaś się? Będę jeszcze spała. Ona widziała w pobliżu to... McDonald's. Jeszcze chyba szwajcarskiego McDonald'u nie jadłaś, co? Nie. Chciałabyś spróbować? Nie. A co lubisz najbardziej? Frytki. Frytki? Frytki z burgerem. Chodź pokaż. 45 litrów zatankowaliśmy i 89 franków szwajcarskich. Dobra, mamy pełne. Dobra, to my się widzimy później. Łukasz tam zakręca wszystko, dokręca i do zobaczenia, pa. Chciałbym tylko trochę się wycofać z tego, co powiedziałem przed chwilą, że na tych stacjach z boku, jakby po zjechaniu z autostrady jest taka sama cena za paliwo jak na autostradzie, ale nie, bo dosłownie po tym jak zatankowaliśmy, wjechaliśmy z powrotem na autostradę i stanęliśmy sobie tutaj na takim dużym mopie tak zwanym. I tutaj jest stacja BP. No i na BP cena diesla to jest 2 euro, franki. 2 franki 24. No a tam gdzie my tankowaliśmy, to był 1 frank 94. Tak wygląda nasz kamper podczas jazdy. Trochę się zabrudził tymi muchami, ale to normalka. No i co, Szwajcaria, dosyć ciepło. Około 26 stopni na tą chwilę. Chwilowy postój. Będziemy sobie, zjemy sobie coś, napijemy się kawy i ruszamy dalej. No, kupiliśmy w końcu pastę i szczoteczkę dla Kai, bo oczywiście. Kaja miała się sama spakować. No niestety parę rzeczy jej się zapomniało. Tak jak poduszkę, pastę do zębów i szczoteczkę. Dawaj. Braku pasty wszyscy odczuliśmy, bo niestety nikt nie miał czym umyć zębów, no ale już kupiliśmy. No ale co, teraz jemy. Woda się gotuje na kawkę, na gazie. Pizzę sobie upieczemy, mamy piekarnik. Zjemy z pół godzinki, posiedzimy, odpoczniemy i lecimy dalej. Fajna. Szwajcarska szczoteczka za ile? Za 3,95. Nie, za 4. 3,90. No, 4 franki, tak? Tak. To ile to? 4 razy 5? Razy 4. Zapłaciłam 20 zł za szczoteczkę. Zapłaciłam za szczoteczkę, za pastę i chleb i mało taką drożdżówkę, 13. Prawie 14 funtów, tak? Franków. Funtów. Ale to franków. Na funty. Ale na funty przeliczyłam. Aha. Sobie 14 funtów. No dobra. Dobra, ja będę myła zęby. Ogólnie jest już ciepło, więc trochę się trzeba tutaj ochłodzić. Także stoimy, zjemy i jedziemy dalej.
witajcie kochani w dalszej części naszej podróży. No przed chwilą jechaliśmy przez ten tunel 9-kilometrowy. No i mieliśmy bardzo taką sytuację, że bardzo stresującą, bo w pewnym momencie jedziemy sobie w połowie tunelu. Nagle silnik się automatycznie wyłączył, zaświeciła się czerwona kontrolka, że temperatura jest maksymalna i podczas jazdy 90 na godzinę po prostu silnik się wyłączył. Wszyscy spanikowaliśmy, bo co tu robić, środek tunelu, samochody jadą, ja nie wiem co by tam było, ale tak, włączyłem zapłon i po prostu temperatura już zrazu ustawiła się normalnie na 90 stopni, silnik odpalił i przyjechaliśmy dalej. Nic się nie dzieje na tą chwilę, wszystko jest w porządku, nie wiem czy było to spowodowane tym, że może było brak jakoś tlenu w tym tunelu, może jakaś temperatura była wysoka, ale silnik się nie zagrzał. Po prostu tutaj chodzi o to, że ta kontrolka się zaświeciła, bo jakiś błąd, nie wiem, czy czujnika, czy czegoś, bo po prostu raptownie wskoczyło maksymalnie temperatura, wyłączyłem zapłon, włączyłem i wróciła do normalnego stanu, do połowy. Silnik odpala, silnik jeździ, wszystko działa na tą chwilę, więc nie wiem co się dzieje, ale tak, gdzie jesteśmy? W tej chwili jesteśmy, tak jak już wiecie, w Szwajcarii, w pięknych górach. Widoki są niesamowite na tą chwilę, więc tak, pokażę wam tylko mniej więcej w jakiej miejscowości jesteśmy. Zostało 324 km do jeziora Gardy. Nie wiem czy będzie tutaj coś widać na tej mapce, ale tak, jesteśmy mniej więcej tutaj. Tyle nam zostało do Gardy. Tu jest Mediolan, musimy jechać w dół, Szwajcaria, minęliśmy Lucernę, minęliśmy ten długi tunel. Ta miejscowość, najbliższa ta miejscowość to jest Schattdorf. I tutaj jesteśmy, ale nic, chodźcie zobaczcie jakie mamy tutaj widoki na zewnątrz. Chodźcie z nami. Tada! Pięknie. Pan jeździ, myje, tutaj sprząta, ale widoki są niesamowite. To jest cudownie. Kamperek. Cześć kochani, zobaczcie jak tutaj pięknie jest. Kończymy na tą chwilę, idziemy dalej, zbieramy się i nie ma czasu. Daleko nie ujechaliśmy, nadal 304 km do celu, do Gardy, ale niestety stoimy. Korek, w ogóle się nie rusza nic, w Szwajcarii. Jaka to jest miejscowość? Musiał być wypadek albo coś się załatwiało. Albo coś się zepsuł, jakiś samochód. No, przed chwilą pojechała pomoc drogowa, więc prawdopodobnie jest po prostu zepsute jakieś auto, a za 700 metrów jest tunel, więc najprawdopodobniej albo w tunelu się coś zepsuło, albo jest wypadek w tunelu, nie wiem, czekamy na razie, nic się nie dzieje. Także nasz cel coraz bardziej się odsuwa. Wydłuża. I dzisiaj tam dotrzemy? No nie wiem, pewnie dotrzemy, ale o której to ciężko powiedzieć. Jeszcze tak, dokładnie ten korek jest pomiędzy miejscowościami Altdorf i Biaska. No i w końcu jesteśmy. Włochy, mamy was, dojechaliśmy proszę państwa. Jest niedziela, godzina 20:25. Jesteśmy na granicy szwajcarsko-włoskiej. Co tu się będzie działo? All paszport. Paszporty. Masz paszporty? Kaja. Czemu ty tutaj jedziesz?
Como Milano. Nikt tutaj nie sprawdza nic. To może kiedyś tutaj sprawdzali paszporty, ale... sprawdzają tam. Wyrywkowo. W końcu. Jaka jest temperatura? 28 stopni. Godzina 20, ale dziury. 20:26. Italia! Proszę bardzo. Juhu, jupi! Widziałam. Także jesteśmy, dojechaliśmy. Po dość długiej podróży, ale nie było tak źle. Także wczoraj wyjechaliśmy o godzinie 12 w dzień z Anglii. Godzinie 12 z Anglii, no i co? Dzisiaj godzina 20:30 jesteśmy we Włoszech. Było parę koreczków, ale to nie było jakieś nic strasznego. Nie było nic strasznego, także jedziemy. Do jeziora Garda mamy 175 km. 175 km według planu, według nawigacji 22:09 powinniśmy być nad jeziorem Garda. Zobaczymy, jak to pójdzie, czy już teraz nie będzie żadnych utrudnień, żadnych korków. No nic, jedziemy. Spotykamy się, myślę, że przy następnej ciekawej rzeczy, a być może nawet już nad jeziorem Garda. Jest ranek, poniedziałek, w nocy dotarliśmy do jeziora Gardy. Bez rezerwacji, nic nie mieliśmy, także pierwszy nasz camper park, nie udało się nic znaleźć. Wszystko było zarezerwowane. Drugi kampik, na którym byliśmy, też tam były miejsca, ale po prostu jakoś nam się tam nie spodobało. No i to jest trzeci camper park, na którym się zatrzymaliśmy nad samą Gardą. Tutaj będziemy, że tak powiem, nie wiem, spędzimy dzień, może dwa i wtedy będziemy jechali dalej, ale na tą chwilę chciałbym zakończyć tego vloga. Pierwszy vlog z cyklu naszych podróży kończymy. No i co? Zostańcie z nami, będziemy wam pokazywali, jak tutaj to wygląda. Przyjechaliśmy do Włoch bez żadnej rezerwacji i taki to będzie też cykl tych filmów, gdzie pokażemy, czy da się po prostu tutaj w sezonie, bo jest, jest koniec lipca, początek sierpnia, czy da się po prostu we Włoszech spędzić wakacje kamperem bez żadnej rezerwacji. Także jak możecie, polubcie, jak możecie, dajcie jakąś subskrypcję. Pozdrawiamy was serdecznie. A w następnych vlogach pokażemy, jak sobie tutaj wypoczywamy, gdzie chodzimy i co będziemy zwiedzać. Pozdrawiamy!